Cześć, witam Was w filmie Czas dla siebie. Jest to tag, do którego zostałam otagowana przez Ewę z kanału Kosmetyczny Koktajl. Widziałam, że jakiś czas temu wstawiła na Insta Stories właśnie, że nagrała ten tag i taguje tam konkretne dziewczyny, w tym mnie. Także postanowiłam usiąść i nagrać dla Was ten film. Ten tag ogólnie krążył w internecie już kilka lat temu, ale ostatnio wznowiła go Karolina z kanału Brave Ave. Brawe Awe. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Także zapraszam Was na wspólną kawkę. Tych pytań nie jest jakoś dużo, więc nie będzie to super długi film, ale myślę, że możemy sobie właśnie fajnie chwilę porozmawiać. Pierwsze pytanie. Co oglądasz w trakcie czasu dla siebie? I powiem Wam, że zazwyczaj są to jakieś takie moje ulubione seriale, które już znam, które wiem, jak się potoczą, wiem, co się wydarzy i po prostu lubię je oglądać. I to najczęściej są Przyjaciele albo Plotkara. Mam też jakieś tam inne, ale myślę, że te dwa najczęściej. No i oczywiście YouTube. YouTube musi być podczas takiego czasu dla siebie. Ja wtedy bardzo się relaksuję, gdzieś odciągam moje myśli i lubię sobie właśnie tak w ciągu dnia, na przykład po południu, zrobić kawę, usiąść tutaj na kanapie czy w tym fotelu i obejrzeć sobie jakiś film na YouTubie, żeby właśnie odciągnąć myśli na przykład od tego, co się teraz dzieje na świecie, czy po prostu się zrelaksować, posłuchać kogoś, co u niego. I uważam, że YouTube jest taką niegłupią rozrywką, bo wiecie, cały czas jakby... No, jest to prawdziwy człowiek, nie jest to jakaś tam postać z serialu, tylko oglądacie prawdziwych ludzi na YouTubie. Mam takie ulubione kanały, do których non-stop wracam i oglądam każdy film. I wtedy zazwyczaj właśnie nadrabiam jakieś ewentualne zaległości, ale oczywiście mam też pełno innych kanałów w subskrypcjach, które podczas tego czasu dla siebie oglądam. Bardzo często też szukam czegoś nowego na Netflixie, czyli jakiegoś na przykład dokumentu do obejrzenia czy filmu. Lubię jakieś takie nowe rzeczy znaleźć. I właśnie jeżeli chodzi o Netflix, to ja bardzo lubię jakieś takie dokumenty, coś, co się faktycznie zdarzyło. Bardzo interesują mnie jakieś takie historie trochę śledcze. Także najczęściej oglądam właśnie YouTube'a, jakiś serial albo jakiś dokument na Netflixie. Drugie pytanie. Co nosisz podczas czasu dla siebie? Hashtag no bra, czyli bez stanika. Ja najczęściej, słuchajcie, w domu chodzę po prostu w leginsach. Jak zapewne wiecie, mam takie leginsy do ćwiczeń, które są bardzo wygodne i po prostu przyjemnie mi się w nich chodzi po domu. One są bardzo wygodne, nic nigdzie nie obciska, także uwielbiam w nich chodzić po domu. Ale oczywiście też czasami zakładam jakieś spodnie dresowe, wiecie, jakiś dresik, czy bluzy moje ulubione z Peleny Lala i w tym też uwielbiam przebywać w domu. Podczas takiego czasu dla siebie trzeba czuć się komfortowo, wiecie, żeby było nam wygodnie, także ja właśnie albo leginsy, albo jakieś spodnie dresowe, koszulka czy bluza i tak najczęściej chodzę po domu, chyba że nagrywam dla Was film, no to wtedy coś innego ubieram, a to też jest taki czas dla mnie w sumie. Hashtag bez stanika, no to wiadomo, dziewczyny wiedzą. Trzecie pytanie. Jakie są Twoje ulubione kosmetyki, ulubiony lakier do paznokci? I tego właśnie tak nie do końca rozumiem. Czy to są, jakie są moje ulubione kosmetyki i ulubiony lakier do paznokci? Może tak zróbmy to pytanie, bo ono jest tłumaczone z angielskiego. Tutaj patrzę właśnie na opis u Karoliny. Jeżeli chodzi o moje ulubione kosmetyki, to są to wszelkiego rodzaju kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Wiecie, że ja uwielbiam pielęgnację, mogłabym godzinami szukać jakichś nowych, ciekawych kosmetyków, potem to wszystko testować, nakładać kremy. Uwielbiam też zapoznawać się ze składem jakichś kosmetyków, czytać, co dany składnik w tym produkcie robi, jakie ma zadanie. Także ja bym tutaj po prostu powiedziała ogólnie, że kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy. A jeżeli chodzi o lakier do paznokci, to w tym tagu dziewczyny często mówiły właśnie, że kiedy ten tag powstał, jakoś tam 2014 rok, królowały takie zwykłe lakiery. Teraz większość osób robi sobie hybrydy na paznokciach. I muszę Wam powiedzieć, że już dawno nie miałam na paznokciach zwykłego lakieru i zaczęłam się zastanawiać, czy kiedy teraz siedzimy w domu, no bo tutaj już odrost mi się robi, czy po prostu nie pomalować sobie zwykłym lakierem.
i odnalazłam te zwykłe lakiery w mojej szafce. I właśnie dziewczyny wspominały, że kiedyś królowały te zwykłe lakiery i bardzo popularne były lakiery Essie. I ja pamiętam, że miałam właśnie kolekcję jakoś tak, nie wiem, 5 czy 6 kolorów z Essie. Jeżeli chodzi o mój ulubiony, to był Essie Watermelon, taki różowo-czerwony, już go niestety nie mam, ale to był piękny kolor. Drugi kolor, taki, który się bardzo kojarzył z Essie, to jest ten miętowy, Essie Mint Candy Apple. Ja mam go w swojej kolekcji, jeszcze jest dobry, więc może sobie nim pomaluję paznokcie, ale mam jeszcze jeden kolor, który się nazywa Playdate i to jest taki fioletowy. Nie, to nie jest to, co mam na paznokciach. Ja na paznokciach mam hybrydę, która nazywa się OPI Polly Wants a Lacquer, coś takiego. Także tutaj mam właśnie takie dwa kolorki z Essie. No i oczywiście na to zawsze się nakładało Sèche-Vide, bo to tak super utwardzało lakier do paznokci i nie było wtedy żadnych odgniotów, żadnych rys. No bo wiecie, przy hybrydzie to nie jest problem, a przy zwykłym lakierze do paznokci to pamiętam, że zawsze był ten dylemat, czy malować paznokcie wieczorem, czy będą odgnioty, wiecie, od pościeli. Także moje ulubione lakiery to były właśnie też lakiery Essie. A jeśli chodzi o hybrydy, to moja kolekcja jest całkiem spora, dlatego że współpracowałam swego czasu z Indigo. Bardzo lubię ich lakiery i ogólnie produkty, też balsamy do ciała, więc tutaj mam swoją kolekcję lakierów, która się idealnie mieści w ten organizer z Anela Organizery, tak? Chyba się ta strona nazywa. Także Wam serdecznie polecam. Muszę je trochę wyczyścić, bo trochę tutaj się pobrudziły, ale chciałam Wam pokazać mój ulubiony lakier hybrydowy z kolei. O, mam. Mój ulubiony kolorek to jest Marzipan Nude. To jest, słuchajcie, taki brązowy nudziak, ale no, ja takiego koloru nigdzie indziej nie znalazłam. Po prostu uwielbiam, zwłaszcza na sezon jesień, zima. Bardzo mi się ten kolor podoba. Regularnie go nosiłam na paznokciach. Teraz troszeczkę chciałam pozmieniać kolory i używałam innych, ale na pewno do niego swego czasu wrócę. Tutaj też mam Porcelain Doll. On troszeczkę tutaj mi się rozlał, także muszę to wyczyścić. Ale to jest z kolei taki fajny, brudny róż. Naprawdę uwielbiam te kolorki. Także to są chyba dwa moje ulubione, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe. No ale bardzo mi się spodobał właśnie ten, który mam teraz na paznokciach. Bardzo często też pytacie mnie, co to jest za kolor. I to jest właśnie OPI Polly Wants a Lacquer. Bardzo ładny, taki delikatny fiolet. Myślę, że fajny na wiosnę. No i na pewno będę musiała się zaopatrzyć w ten lakier. Także tak, jeżeli chodzi o kosmetyki i ulubione lakiery do paznokci, to by było to. Dajcie znać, czy robicie hybrydy, czy używacie zwykłych lakierów do paznokci i czy teraz, kiedy siedzimy w domu, robicie w domu hybrydę, czy odpuszczacie sobie, czy robicie właśnie na przykład tylko zwykłym lakierem, a hybrydę będziecie robić później. Dajcie mi znać, bo ciekawa jestem. Ja myślę, że niedługo będę musiała zrobić paznokcie, więc muszę się zastanowić, czy zwykły, czy hybryda. Czwarte. Aktualnie ulubiona świeca. I powiem Wam, że ja jestem wielką fanką wosków, bardziej niż świec, ponieważ one intensywniej pachną i ten zapach się jakoś tak bardziej unosi w mieszkaniu. Ale jeżeli miałabym mówić o świecach, to są to świece Estee Candles. Wszystkie świece, jakie miałam od nich, pachną przepięknie. To są świece sojowe. Tutaj mam akurat zapach Lily Rhubarb i to jest taki już bardziej wiosenno-letni zapach, słodki, jak jakieś owoce, takie, nie wiem, trochę ananas. Naprawdę słodki, przyjemny, taki orzeźwiający zapach. Bardzo ładny moim zdaniem opakowaniu, takim czarnym. Oni mają też jasne. I ja też uwielbiam od nich właśnie woski. One są naprawdę intensywne, warte swojej ceny. Także jeżeli lubicie świece i zapachy, to ja polecam sprawdzić markę Estee Candles. Ja tą markę poznałam chyba na targach EcoCuda. Z tego co pamiętam, kupiłam sobie wtedy kupiłam świecę, ale pani z Estee mnie rozpoznała i dostałam w prezencie wtedy też woski. Wtedy poznałam markę Estee Candles. I mam tutaj taką swoją kolekcję wosków w pięknej skrzyneczce, która była paczką na święta od Estee Candles właśnie i Malik Ceramic. Stamtąd są te kubeczki takie fajne, które mam w kuchni.
I tutaj mam właśnie woski. I słuchajcie, te woski są tak pięknie zapakowane. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest moja kolekcja. Jeszcze mam inne woski w szufladzie. Kringle też ma super zapachy. I tutaj na przykład mam ten sam zapach co świeca, Lily Rhubarb, więc będę mogła sobie też do kominka dołożyć. Cashmere Odd, Romantic Moments, Pumpkin Bourbon, to jest super zapach taki na wieczór, jesienno-zimowy, ale oczywiście teraz też można zapalić. Miałam w innym opakowaniu, o tu jest, bo też sobie przyniosłam, ja miałam w takim wcześniej. To jest ten sam zapach i ojejku, to był mój hit, jeżeli chodzi właśnie o jesień w tym roku. I one są zapakowane, słuchajcie, jak taka czekoladka i macie w środku 6 kosteczek, możecie sobie je podzielić i spokojnie taka jedna kostka starczy Wam na, nie wiem, 2-3 razy. W sensie na kilka odpaleń. I mój ulubiony zapach to jest Simply Elegant, taki bazowy, klasyczny zapach do mieszkania. Jak go wącham, to kojarzy mi się właśnie z takim wysprzątanym mieszkaniem, ale nie z taką świeżością, wiecie, jakiejś cytryny czy wyczyszczonej toalety, tylko właśnie z takim eleganckim, słodkim, ale otulającym zapachem, więc jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z Estée, to może zacznijcie od tego zapachu. Także w tym momencie ja bym powiedziała, że moją ulubioną świecą jest właśnie Lily Rhubarb, ale Simply Elegant to jest drugi taki mój ulubiony zapach, czy to w świecy, czy to w wosku, bo miałam już i wosk, i świecę i mogę Wam gorąco polecić. Piąte, czy kiedykolwiek spędzasz czas na świeżym powietrzu? Tak, ale aktualnie nie możemy. Teraz sytuacja zmienia się bardzo szybko i aktualnie weszły jakby nowe rozporządzenia w związku z tym, co się dzieje jakby u nas w kraju i na świecie. Dlatego nie możemy zbytnio spędzać czasu na świeżym powietrzu. Możemy wychodzić na spacery, z tego co wiem, to jest tam do 2 osób. Nie wliczając oczywiście w to rodziny, także rodziny mogą wychodzić. No ale sugerowane jest jednak, żeby pozostać w tym domu. Oczywiście osoby, które mają kwarantannę, muszą pozostać w tych domach. Ja uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza kiedy jest taka piękna pogoda, wiecie, świeci słońce, jest ciepło, ale nie gorąco, bo ja też nie przepadam za takim upałem w mieście. Może być męczący. Uwielbiam jeździć na rowerze. Tutaj mam takie swoje ulubione trasy, żeby właśnie jechać nad morze i wiecie, usiąść sobie na plaży, popatrzeć trochę na wodę. Już nie mogę się doczekać właśnie wiosny, lata, kiedy będę sobie na tym rowerze jeździć sama, czy z siostrą, czy ze znajomymi. I właśnie uwielbiam wtedy jeździć na plażę. Myślę też, żeby sobie zakupić rolki w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli macie jakieś dobre rolki, to polećcie mi koniecznie, bo jestem zielona w tym temacie. Ostatni raz rolki miałam, jak byłam mała, nie wiem, w podstawówce najpóźniej. I kiedyś uwielbiałam jeździć na rolkach i pamiętam, że miałam naprawdę fajne te rolki. No ale wiadomo, później się przestało jeździć, przestało się gdzieś tam wychodzić tyle na dwór ze znajomymi i gdzieś tam była szkoła, inne rzeczy i bardziej rower wtedy wchodził w grę. I teraz pomyślałam sobie, że super by było do tego wrócić, zwłaszcza, że często widzę tutaj w Trójmieście osoby, które na ścieżkach właśnie jeżdżą na rolkach, są jakieś takie organizowane nocne jazdy na rolkach, także dajcie mi znać, czy jeździcie na rolkach, czy macie rolki, a jak macie, to dajcie znać, jakie polecacie. Także tak, lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, uwielbiam też wszelkiego rodzaju takie, wiecie, pikniki, takie grille, mini grille, które można robić gdzieś tam w parku. Tak, to jest naprawdę super czas. No i mam nadzieję, że szybko będziemy mogli wrócić do normalności, do tego, żeby się spotykać ze swoimi znajomymi i właśnie zorganizować jakieś takie spotkania na powietrzu, bo pewnie wszyscy będziemy tacy spragnieni, wiecie, siedzenia na zewnątrz, przebywania właśnie na świeżym powietrzu, jeżeli będzie piękna pogoda. Także już wiem, że kiedy tylko będziemy mogli spokojnie wychodzić i spędzać czas ze znajomymi, czy wiecie, z kimkolwiek i chodzić gdzie chcemy, to na pewno będę spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Szóste, czy kiedykolwiek poszedłbyś obejrzeć film do kina sam? Jeżeli chodzi o to pytanie, to myślę, że kiedyś powiedziałabym, że nie, bo było to dla mnie takie, poszłabym do kina, ale sama... Nie do końca, a teraz powiem Wam, że nie mam z tym zupełnie problemu, wręcz bardzo chciałam iść do kina i już nawet miałam sobie kupować bilet
No i taki na zamknęli. No wiadomo, wtedy się to wszystko zaczęło i te kina zostały zamknięte. Także jak najbardziej poszłabym do kina sama. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Skoro można oglądać coś samemu w domu na kanapie, to czemu nie obejrzeć tego, wiecie, na wielkim ekranie, w sali kinowej, z dobrym popcornem czy nachosami. Także jak najbardziej, jak tylko będzie można chodzić, to już się nie mogę doczekać, żeby pójść do kina, bo dawno nie byłam. Także jeżeli akurat nie miałabym z kim pójść, to myślę, że poszłabym sama i nie miałabym z tym żadnego problemu. Dajcie znać, jakie wy macie podejście. Wiadomo, że zawsze jest raźniej pójść, nie wiem, tam z koleżanką, z przyjaciółką, z siostrą, mamą, kimkolwiek. Ale myślę, że pójść samemu to też nie jest żaden problem. W końcu idziecie oglądać film, a nie gdzieś tam z kimś rozmawiać. Chociaż czasami, wiadomo, w trakcie seansu fajnie się wymienić jakimiś spostrzeżeniami. Także dajcie znać, jakie wy macie do tego podejście. Czy poszlibyście sami do kina, czy nie. Siódmy. Coś do dodania? Co robisz podczas czasu dla siebie? I tutaj w sumie zależy, co kto definiuje jako czas dla siebie. Coś do dodania jeszcze. Dla mnie czas dla siebie kojarzy się albo z relaksem, czyli wiecie, kąpiel, pielęgnacja, dbanie o siebie, takie z zewnątrz jakby urodowe, ale może to być też nie tylko taki relaks, ale też dbanie o siebie, jeżeli chodzi o swój umysł, czy o aktywność fizyczną, czy jakiekolwiek inne poświęcanie tego czasu właśnie dla siebie. Więc dla mnie na przykład czas dla siebie to będzie robienie ćwiczeń, ćwiczenie, pracowanie nad swoją sylwetką, spalanie tych kalorii, pocenie się na tej macie, naprawdę uwielbiam to i bardzo się cieszę, że tak was motywuje to, że ja wstawiam gdzieś tam zdjęcia po treningu, czy dzielę się z wami, jakie treningi robię. Cały czas dostaję od was wiadomości, że dzięki mnie zaczęłyście ćwiczyć. To jest naprawdę świetne i cieszę się, że chociaż jedna osoba zaczęła ćwiczyć dzięki temu, że ja to gdzieś pokazywałam. Także cieszę się, że niektórych z was też zmotywowałam do ćwiczeń. Także to jest też dla mnie taki czas dla siebie, bo wtedy robię coś dobrego dla swojego ciała. Czas dla siebie to też jest dla mnie nauka języka. Aktualnie zaczęłam uczyć się języka hiszpańskiego. Ściągnęłam sobie aplikacje do nauki, mam jakieś tam różne strony, kanały, które różne osoby w internecie polecają i powiem wam, że to jest naprawdę fajne, że mamy teraz taki czas i można go wykorzystać. Także jeżeli kiedyś chcieliście się zacząć uczyć jakiegoś języka, to ja polecam wykorzystać właśnie sytuację, którą teraz mamy, na to, żeby zacząć właśnie się czegoś uczyć i nie marnować tego czasu tylko na seriale na przykład. Także ja staram się codziennie czegoś nowego z tego hiszpańskiego uczyć i to jest też dla mnie taki czas dla siebie, bo wiem, że robię coś dobrego dla siebie. Także tutaj, jeżeli chodzi o to właśnie ostatnie pytanie, czy coś bym dodała, to właśnie to, że czas dla siebie nie zawsze musi być, wiecie, maseczką, relaksem, leżeniem w wannie z bąbelkami. To może być też coś, co zrobicie dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego umysłu. Chociaż oglądanie YouTube'a to też jest coś dla umysłu, bo wtedy ten umysł relaksujecie, także jest wiele rzeczy, które możecie tak naprawdę robić. Pytania się skończyły, kawka jeszcze jest, prawie nieruszona i tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o tak, czas dla siebie. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione lakiery do paznokci, możecie odpowiedzieć na pytania w komentarzach. Teraz powinnam kogoś otagować, tak się to kiedyś robiło, nie? Już, Boże, dawno nie nagrywałam żadnych tagów. Jeżeli chodzi o osoby, które ja taguję, to oczywiście jeżeli ktoś inny już te osoby otagował, to nie ma problemu, ale ja wymienię po prostu te osoby, które gdzieś tam przychodzą mi do głowy. To ja otaguję Natalię Glammy Freak, otaguję Nicole z kanału Nicoletta P, może Julkę, Julka Kobus, o, Lola może, Vlog Lola, nie wiem, czy już taki tag nagrywała, czy ktoś ją otagował, Aleksandra Rutka, o, Agnieszkę Szkatulską taguję, bo ona wróciła na YouTube'a, ostatnio robiła mi sesję zdjęciową w Gdyni i jeszcze może Zuzię Dziewisz. Także zostawię wszystkie osoby, które otagowałam w opisie pod filmem, ale jeżeli macie kanał i chcecie nagrać ten film, to was też taguję, nagrywajcie śmiało. Mam nadzieję, że taki luźny tag wam się podobał. Ja już bardzo dawno takich filmów nie nagrywałam, więc w sumie się cieszę, że zostałam otagowana. Myślę, że fajnie by było stworzyć jakiś tag, tylko nie wiem,
w jakiej kategorii, w jakiej dziedzinie, ale pomyślę nad tym. Teraz jest dużo czasu, można nagrywać filmy. A ja idę teraz właśnie na czas dla siebie, czyli kawa i nauka języka hiszpańskiego. Powiem wam, że dawno nie byłam tak podekscytowana nauką czegokolwiek, także sprawia mi to ogromną przyjemność. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuki w górę, jeżeli ten film wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, to kliknijcie w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj. No i co, zapraszam was również do komentowania i do następnych filmów. Także do zobaczenia, buziaki, pa!